Cześć, witam was dzisiaj w odcinku z gry Tower Defense Simulator. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować coś, co zostało ostatnimi czasy, czyli konkretniej wczoraj wieczorem dodane do Tower Defense Simulator. Jest to oczywiście skrzynka kaczkowa. Są w niej skiny z zeszłego roku, czyli no trochę mi jest żal, bo jednak bardzo ekskluzywny engineer kaczkowy już nie jest taki ekskluzywny jak był wcześniej. Wcześniej to było trzeba naprawdę jakby zdobyć engineera przez 2 tygodnie eventu, wbić ten event i to był taki najbardziej, kurde, ekskluzywny skin, bo jakby nie każdemu się chciało robić 3500 diamentów na raz, chyba jakoś taka cena była mniej więcej za to. Stać mnie na 5 takich skrzynek, także mamy szansę na akceleratora. Jeżeli wypadną nam same takie beznadziejne skiny, no to wiadomo, że pójdziemy samymi takimi beznadziejnymi skinami. Chociaż z akceleratorem po reworku fajnie by było coś zdziałać, tylko mnie ciekawi, co to jest. Kurde, to wygląda no nie najlepiej. Trochę jak, kurde, jakby mu tu coś wisiało. Nie chcę sugerować co, bo nie chcę, żeby mi, kurde, zbanowali film, ale tutaj z tyłu na przykład, dobra, nieważne. Open. Dobra, to jest całkiem łatwa mapa z tego co widzę, ale i tak na Molte na razie nie mamy co liczyć, więc wezmę po prostu normal mode. No w sumie nie stać nas na zbyt wiele towerów, więc po prostu wydaje mi się, że wezmę sobie, pozbieram trochę na cowboya i postawię go tutaj jako pierwszego. Jakby powiem tak, nie jest brzydki z tą oświatą złotą, jest całkiem ładny, jakby miał być szczery. Nawet mi się to podoba. Ale jednak no fakt, że stare skiny są w tej skrzynce, w ogóle mi się nie podoba. Ja bym sugerował, żeby postawić gdzieś tutaj za chwilę stunera. Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Najpierw chociaż wydaje mi się, że 2 cowboye byłyby dużo lepsze niż 1 na pewno. I teraz wydaje mi się, że moglibyśmy teoretycznie postawić sobie tutaj albo może tam. Nie wiem, gdzie będzie to lepiej działać. Ale wydaje mi się, że tutaj, jak już będą przechodzić, to najlepszy będzie stun na nie. I tu sobie ustawimy kaczora. Całkiem ładny skin mimo wszystko, więc wydaje mi się, że większość tych skinów i tak będę używał. No i więcej niestety nie kupimy, ale jest dobrze. Ale zainwestujemy chyba sobie w Golden Deaglass, bo on nam właśnie zdejmował te niewidzialnych enemisów. To jest bardzo ładny skin mimo wszystko. 2 chleby tu sobie schował na później. I jeszcze ma tłumik. Kurde, to jest bardzo fajne. Bardzo mi się to podoba, ta opcja. O, śmieszny. No tu jest taki klasyczny, ale chyba śmieszny odgłos jak stunuje. Czego my jeszcze nie testowaliśmy? No nie testowaliśmy tej zera, który by się stosunkowo mógł przydać, na przykład gdzieś tutaj. Bo będzie spowalniał od razu wszystkich tutaj wrogów. Jak on szybko strzela z tego. Co tu się stało? Czemu on ma taki szybki strzał? Nie rozumiem. Wydaje mi się, że ulepszymy go pióronochrona. Też całkiem spoko wygląda mi wszystko. Mimo tego, że jest ze słabej skrzynki. Ten stun tutaj się aktualnie bardzo przydał. W sensie, no może nie na tym poziomie, ale na późniejszych. Bardzo ładną kaczkę ma na tym. Z tego co widzę, to możemy sobie nawet ulepszyć naszego skausika. Zobaczmy, jak on będzie wyglądał na pełnym poziomie. Chyba on ma w ogóle hot dogi. Dopiero teraz to zauważyłem, że ma takie bułki na hot dogi zamiast tłumika. Dobra, ja się skipam i zainwestujemy teraz w
Wardena. Bagiety dostał, Jezu. Jeszcze nie postawiłem tutaj żadnego tutaj, kurde, jak to się nazywa? Jego, Mortarera, który jest też całkiem spoko. Myślałem, że będzie wydało dźwięk kaczki podczas kwalania, ale no nie robi tak. Co to jest? Przyspieszony... Aha. Się jeszcze nie wyrenderował, no dobra. Niech będzie. Ile to zadaje damage'a? 120, no to jest dobry całkiem. Jak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, myślałem już, że przegramy poprzez chwilę. Ale udało nam się to wybronić, przynajmniej tyle. Wydaje mi się, że drugi tutaj aut by się przydał do pomocy temu. Bo jednak sporo enemisów przechodzi tutaj. I wydaje mi się, że takie 30 damage to powinno sobie poradzić z tym stunerem. Dobra, skipnijmy. I ulepszymy tego pana na optymalny poziom. A, no stunier niewiele się zmienił, po prostu ma działo takie ze złowieszych kaczek. Ogólnie jest to dziwne, bo teraz oni mają tylko bronię z tych kaczek złowieszczych, a normalnie to całe skiny się zamieniały tam w takie kaczki czarne. To jest takie trochę smutne, że teraz to tak działa. Dobra, ulepszymy naszego, kurde, tego piromana. Jaką ma, kurde, bagietę. Oj, ten dobrze wygląda już. Ten ma właśnie strój tej kaczki złowieszczej. A oni, kurde, nie wiedzą, czemu nie mają. Może jeszcze komboj ma. Zobaczymy tu też. Ona, kurde, też nadziano, kurde, parówę na broń. O, i ten też dobrze wygląda. O to mi chodzi, że to, kurde, powinno one wszystkie tak wyglądać, a nie, że tylko broń. Dobra, z dwoma kowbojami ulepszonymi na maksa powinniśmy sobie dać radę to przejść. No chyba, że jako jeszcze nie ulepszyłem do pełna. To jest, kurde, rozwiązanie problemu, który tutaj widzę. No, no i teraz wygląda normalnie. Może tego też sobie reworkują, żeby wyglądał, kurde, normalnie. Aha, będzie boss. No dobra. Mówi się, nie trudno. Mam tutaj całkiem niskie HP, więc wydaje mi się, że powinniśmy to ugrać, ale no, tak naprawdę nie wiadomo nic. Nie wiadomo, jak się gra po oczy. Powinniśmy to wygrać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiesz, może mnie ta gra zaskoczyć. Nie jeden raz tak się zdarzało jak. Ale wątpię, już chyba jest na takim mocnym wykończeniu, że nie ma szans. No chyba, że teraz by wykopał kogoś, ale... Łatwo w sumie. Co mam powiedzieć tu więcej? No, zabiliśmy go. Także dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć.